Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cywilizacja 6. No to wróciliśmy z widokiem na nasz Sztokholm, chociaż myślę, że ten będzie ciekawszy już za dwie tury. A, głośne towarzystwo na start, ale bardzo dobrze. Rozbudzą nas trochę. Godzina taka... O nie, nic się nie ukryje. 13 i rozbudzą. No cóż, taki dzisiaj mamy dzień, trochę wolnego się znalazło. Więc możemy i na dłuższy odcinek Cywilizacji sobie pozwolić. Więc na początek, może tak na spokojnie, komentarze. Zebrało się ich naprawdę mnóstwo, więc od tego sobie zaczniemy. Agat Maska, także Byku, podpowiada, żeby produkować może już głównie apostołów zamiast misjonarzy. Ta różnica w cenie jest niewielka, a jednak różnica w możliwości dość znaczna. Tutaj zawsze jest możliwe... A weźmy jeszcze jednego, jak jesteśmy tutaj. Możliwość awansu i chyba przypiszemy szerzenie trzykrotnie silniejsze w miastach innych cywilizacji. Stworzymy taką ekipę, która mogłaby wyruszyć na nowy ląd na przykład. No i tak samo jakbyśmy napotkali się, czy spotkali z innym apostołem na drodze, no to te obrażenia nie będą tak potężne jak w przypadku misjonarzy. Misjonarze byli fajni jeszcze do niedawna, bo niska cena i szerzenie religii wokół naszych tutaj sąsiednich miejscowości jak najbardziej wchodziło w grę, ale teraz rzeczywiście trzeba trochę zwiększyć nasze siły. Marcin, w Cusco moglibyśmy schować wielkie dzieła. Tak naprawdę gdzie byśmy mogli je wrzucić, można podejrzeć tutaj. O, i proszę, czyli jednak w Sztokholmie nie do końca by wypaliło to, co planowaliśmy. Cusco chyba nawet nie ma miejsca na dzieła. Aż dziwne, bo też byłem przekonany, że tam coś się schowa. Czyli albo Willy Wonka, albo Londyn. I chyba przerzucimy je w takim razie do Londynu. Wielki pisarz. O ile wielkie dzieła, to chodzi... Tak. Damy radę. Przenieść do innego miasta. Lądek. Kolejny temat załatwiony. Dynko, straciliśmy suzerena i tu rzeczywiście zauważyłem Rapa Nui, straciło go. Co więcej, dość dużo cywilizacji jest chętnych. A nie, tylko Krystyna, a nie, no właśnie, Krystyna i Kupę. Coś mi nie pasowało. A my jesteśmy Krystyna, dobra, czyli tylko Kupę jest. Wszystko się zgadza, oj, dzisiaj będzie zakręcony dzień. W takim razie dobrze by było wykolegować tutaj naszego znajomego, nieznajomego, no jedynego nieprzyjaciela. Ale chyba nawet nie będziemy musieli się jakoś specjalnie o to starać, ponieważ wystarczy zatrudnić jednego wielkiego artystę i Rapa Nui wraca w nasze ręce, co nawet będzie chyba ciekawe, bo być może dostarczy punktów epoki już za te 2-3 tury, gdzie przejdziemy do następnej, więc jak najbardziej jest to wskazane. Przy okazji dziękuję Magdzie za wszelkie poprawnie wymawiane, przeczytane nazwy miejscowości, jak to się robi. Nie tak łatwo spamiętać, więc odsyłam do komentarza pod poprzednim odcinkiem, jeżeli ktoś się zastanawia, jak tutaj nasz Linköping i te inne Oreo i dziwne miejsca się nazywają, no to jak najbardziej tam, no dziękuję, tak? To chociaż tak mogę coś tu zaradzić na te niezgrabne nazwy. Mord. Z nowych miejscowości szlak handlowy zrobić. O, i to by było właśnie całkiem niezłe. Ciekawe, czy moglibyśmy taki szlak na przykład pociągnąć z tego kontynentu na nasz stary. Chociaż nie wiem, czy pozwalają nam te morskie już podróże na to, czy gdzieś nie przyda się jakaś technologia, ale docelowo warto by było coś takiego tu wykombinować. Piotr podpowiada, że Chrystus daje... Gdzie Chrystus gdzieś się nam schował? Daje punkt... dominacji, dlatego warto by było go nie olewać, znaczy nie ominąć, a zrobić. Chociaż wydaje mi się, że przeglądałem wszystkie cudowne budowle. Tu jesteś. Poziom turystyki przez relikwie zapewnia 100% turystyki? Nie. Chyba z tych wszystkich cudownych budowli tylko Statua Wolności dawała nam punkt zwycięstwa dyplomatycznego. Dwa. O, wzniesienie daje 2 punkty. Coś się chyba zmieniło, bo wydaje mi się, że przed aktualizacją był tylko 1 punkt. Tutaj tego nie ma, więc będę musiał na spokojnie też przejrzeć to, bo na 90% był tylko 1 punkt, chociaż gdzieś w którymś odcinku wcześniej pokazywaliśmy, więc może jednak było inaczej. No ładnie. Ale no to Chrystusa zostawiamy na bok, a za to przyglądamy się Wieży Wolności, która powinna powstać, mam nadzieję, jeszcze w tym odcinku. No i Piotr też podpowiada, żeby no, tych punktów dyplomatycznych tak nie rozdawać, nie sprzedawać, chomikować. No fakt, ostatnio te pieniądze skusiły, było tyle pomysłów, na co je wydać. Tym bardziej, że jak później przeliczyłem cenę, jaką przyszło nam zapłacić, no to w turach byliśmy trochę w plecy, tak, bo wydaliśmy 80
parę punktów, 86 punktów za 800 sztuk złota, czyli tak jak widać, no tego złota można by było zebrać trochę szybciej, tam z dwie tury prędzej niż punktów dyplomatycznych. No i jest wiele różnych sposobów na złoto, a na punkty dyplomatyczne niekoniecznie, więc postaram się o tym pamiętać. Lish Areza, no to podśmiechujki z naszych starożytnych murów, no to, taki czas mamy, no chociaż coś niech się tutaj tam gdzieś w tą epokę wklei, czy coś, chociaż starożytne, to tak, no trochę nie. No cóż, no tak, bo myślę, że to są średniowieczne mury, ale to chyba trochę jeszcze trochę w plecy jesteśmy. No dobra, no. Coś z tym zrobimy. Zresztą zaraz będą tamy przeciwpowodziowe, to starożytne mury to jako atrakcja turystyczna. Potraktujemy. No i na koniec zostawiłem najbardziej rozpisaną osobę. I to chyba nie będzie niespodzianki. Wyku. Podpowiada, że ta inkwizycja, którą tam wybrałem, to jest inna inkwizycja niż ta, którą można u apostoła znaleźć. Tak? To, co pokazywałem tutaj, to jest inkwizycja dotycząca karty doktryn. Faktycznie chyba tu mamy kartę pokazaną. Ale czy my mamy jakąś inną inkwizycję, inkwizytor? Możliwość zmniejszenia obecności innych religii na swoim terenie o 75% i rozpoczynanie walki talogi, czyli z jednostkami innego wyznania. No i to rzeczywiście wygląda inaczej. Dużo lepiej, nie cofa nam tu nauki, więc no, to jak znowu kupę wróci z krucjatą, to my antykrucjatę zrobimy. Coś tam wymyślimy. Sprawdzić klimat. Właśnie, to jest ta nowość w grze, której się jeszcze do tej pory specjalnie nie przyglądaliśmy, ale patrząc na to, że nie ma specjalnie fabryk czy zużycia energii, no to każdy jeszcze dodaje od siebie zero do tych zmian klimatycznych. Tu można też podejrzeć listę wylewów, co gdzie komu zaszkodziło. A tu? A, utracone jednostki. No, więc dzieje się w tym świecie. Chociaż więcej chyba zielonego niż czerwonego na to wskakuje. Znów nie każdy korzysta z tego zielonego, tak? Użyźnione pola, ale za to trzy uszkodzone i dwa... To nie jest nasze czasem? Pamiętam tak jakieś bolesne chwile. Dobrze, i zbliżamy się do końca. A pytałem się, jak zrobić lepsze szlaki. Podobno lepiej, jak chcemy na przykład z północy na południe przejechać jakimś takim prostym szlakiem, no to łączyć na początek bliższe miejscowości i wtedy on staje się taki bardziej rozsądny, logiczny, krótszy niż to, co widzieliśmy do tej pory. I ostatnie, wywalić kartę suzerena. To, gdzie dostajemy po dwa punkty każdego tam złota, nauki i idei. Chociaż tak suzerenów mamy trochę, ale może faktycznie na tym etapie gry to już nie jest tak wiele. Tak, 18 punktów, tu 18, tu 18, tu, a do złota? I 18, to do przemyślenia. Może rzeczywiście jest jakaś karta ciekawsza. W tym wszystkim możemy zaczynać. No, długi wstęp, ale to lubię tak długo zaczynać, żeby później móc tutaj się nieco lepiej pobawić już, wtrybić w to wszystko. Miejsce na dzieła sztuki bierzemy dodatkowo wielki artysta, wielki pisarz i tutaj będą liczeni razy dwa, jeżeli naszego gubernatora awansujemy, co też chyba warto byłoby zrobić. Brakuje obszarów mieszkalnych, więc chyba kanaliza będzie jak znalazł. No i nasz, no właśnie, tak trochę żałowałem, że go zatrudniłem, ale Francis Drake nie miałby tu z nami być. Kurczę, no jak? Sir Francis Drake, Uncharted, tyle spędzonych chwil. Koniec renesansu za dwie tury. O! I kolega tutaj biegając, a niech on sobie pobiegnie tu w te nieodkryte, niezbadane rejony. Tym bardziej, że to Kilimandżaro to tak średnio trochę. Kręcić się wokół tego. Jeśli widzisz zamek wśród mgły, musisz do niego wejść, aby poznać niezwykłe marzenia. No i teraz nam się tutaj załadowało. Średniowieczne mury. Moglibyśmy wybudować tutaj cud i tym samym zyskać miejsce na doktrynę wojskową. No niby zawsze dodatkowe miejsce na doktrynę jest dobre. Szczególnie, że nie wiem, czy tam później nie wybieramy takiej opcji bez żadnych doktryn wojskowych, czy z jedną. Ale ostatecznie chyba możemy sobie odpuścić. Jest i tak już ładnie, cudownie. Nawrócenie. To ty, kolego, ile masz nawróceń? Trzy, to weź tu i już jest, jak rozumiem, miejscowo. A jeszcze nie jest nasza. Ale oni się opierali tej religii. Lecimy tu. Tak, i myślę, że przejmiemy ponownie nasz kontynent. Bardzo dobrze. Stwórz wielkie dzieło, stwórz. Możesz wątpić, jeśli chcesz. Ale moje słowa są prawdą, która na zawsze przykrywa kłamstwa. Niczym olej, woda. Tym razem nic o piciu, jak widać.
Chociaż może następne dzieło, coś. Don Quixote, no, ale to i tak dobrze coś takiego mieć u siebie. Właśnie, zobaczmy zwycięstwo religijne. Mam wrażenie, że coś się stało z kupę. 184 miał 223. Czyżby zaczął odpuszczać te walki teologiczne? To by było dobre, ale w praktyce zobaczymy, jak wyjdzie. Cusco skończyło, czyli my tu chyba chcieliśmy, no, amfiteatr Kusi, tak? Dodatkowy wielki pisarz, miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale my chcieliśmy tu Big Ben postawić, który wymaga posiadania banku. Cały czas pod górkę widzę z nimi. No, najpierw dzielnica handlowa, teraz bąk. No dobrze, tu mamy jakiś dziwny układ z żywnością. Warto by było chyba zająć te pole. O, a tu jest nasz ten badacz. No dobra, ale okazuje się, że jest bezpiecznie w miarę w okolicy. To cieszy. Jaki awans ten apostoł może mieć? Szerzenie religii eliminuje 75% istniejącego nacisku innych religii. O! Szerzenie religii jest trzykrotnie silniejsze w miastach. To już mamy u kogo innego. Plus 20 sił religijnej podczas walki teologicznej. To by była niezła jednostka do walki z kimś innym, bo wydaje się, że 20 jest niewiele, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Tak to nawet w walce 1 na 1 to praktycznie mielibyśmy pewne zwycięstwo. Ale znowu te 75% nacisku innych. No dobra, niech będzie taki wojowniczy ninja. Kolego też, ale ich, no, póki co nie będziemy tu po naszym kontynencie prowadzać, bo nie ma sensu. Chociaż ten akurat mógłby pójść się pobić z tym. O, i tu widać te 20 punktów. Tak naprawdę mamy tylko 9 punktów przewagi nad naszym przeciwnikiem. A jaka jest różnica w tym życiu? Idziemy, się pobijemy. Kurczę, to niepotrzebnie ten tutaj. A tu na przykład, o, jaka zdecydowana przegrana, mimo że 11 punktów. Dlatego to, co mówiłem, te 20 liczbowo wydaje się niewiele, ale w samej walce to jest naprawdę spory bonus. Tutaj państwo. Obszarów mieszkalnych nie brakuje, udogodnień nie brakuje. Chyba młyn wodny, bo już jak rozumiem, spichlerz mamy, tak? No to takie standardy. O, tutaj też takie standardy, czyli obszar mieszkalny, jedzenie. To cieszy. I tu mieliśmy stworzyć kamieniołom. Chociaż myślałem, że doda więcej produkcji, ale niech im będzie. Te skanseny są kuszące. No i co więcej, tam Rapa Nui dawało nam te pająki na ziemi. Więc warto by było tego suzerena przywrócić i może parę tych pająków, coś jakoś tam nazywa fachowo, stworzyć. Moi? A to może nie są te pająki. To tam były rysunki z czegoś jeszcze tam. No będzie się trzeba temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć. Co i jak to działa. Dostaliście obszar... Dostali obszar do życia. No i bardzo dobrze. Kurczę, uwielbiam te początkowe miejscowości, bo one z czasem tak się rozwijają, takie potężne są, te granice tak ładnie się rozszerzają. No. Cieszy oko. A nas cieszy to... łobuzie! Zaraz się spotkamy tu na polu bitwy. To akurat nie cieszy. Splądrowała świątynię harcownikami. Nas cieszy epoka przemysłowa. Balet ukazuje kruchą siłę i pewną nieustępliwą precyzję. No i tu będzie trzeba przemyśleć, jakie nowe doktryny bierzemy. Zmień doktrynę, ale to może jak zakończymy wszystkie ruchy. Tym bardziej, że mamy emisariusz razy dwa. Tam mieliśmy ten punkt, że pierwszy liczony jest za dwóch. Coś takiego, warto by było z tego jeszcze skorzystać. Ale przede wszystkim nowa epoka. Wow, Kupę i Dydona. No tyle im zostało z tej wojny, że zostali w ciemnym wieku. Sulejman doszedł jakoś do zwykłego, no a tutaj kolega chyba sobie zakupił złotą erę. Zauważyłem, że osoby, które nie walczą, jakoś tak łatwiej mają z tym wejściem w złotą epokę czy erę, co też jest trochę dziwne, bo za wygranie jakiejś bitwy, podbicie miejscowości również dostaje się punkty, ale widocznie traci się je w innych miejscach, na przykład budując cuda czy inne fajne rzeczy. Nacisk na miasto może wykorzystać. No dobra, to jakie chwile mamy tutaj do wykorzystania? No ze wszystkich nie ma co ciągnąć tego tematu, bo już miejscowości na innych kontynentach, jakie chcieliśmy stworzyć, to stworzyliśmy. Reforma niekoniecznie, bo mamy
No właśnie, to jest dziwne, ale jak na ten etap gry mamy wyjątkowo mało szlaków handlowych, normalnie to chyba byśmy pod 8-10 podchodzili, a tutaj 4 jeszcze cały czas się tylko kręcą. To sugeruje małą liczbę portów czy dzielnic biznesowych, co będzie trzeba coś zrobić z tym tematem. Parowe serce, dodatkowe punkty produkcji, cudów, na pewno nie zrezygnujemy z nich, więc jakieś się przewiną jeszcze u nas zdecydowanie, no i do broni. Unikamy wojny, to jest ostateczność w naszym przypadku, tym bardziej, że wydaje się, że mamy możliwość rozwiązania tego zupełnie inaczej. 3-4 nacje średnio lubiące się na innym kontynencie, no to jest dla nas coś pięknego, tak? Pierwszy raz taka nietypowa rozgrywka, która daje nam możliwości na fajne kombinacje, takie nieczyste zagrywki, które no, teoretycznie są czyste, tak? Z naszej perspektywy. Dobra, ty idziesz tu, chociaż tu apostoł się kręci. Ten dobrze jakby uciekał stąd. Mam nadzieję, że ten apostoł go nie dogoni. Nie wiem, jak on się tu zjawił. Pisz coś. Ale byli młodzi i pełni radości. Zawsze chętnie słuchali o pięknych kobietach z miasta. O, to już tak trochę bliżej naszym tu tematom. Pięknie, dodatkowe dzieła mamy. Dodatkowy bonus, tak, bo już dwa dzieła nam go dają. Tu możemy, nie, gdzie my to mieliśmy teraz, żeby pamiętać, Bibliotekę Królowej można by było przywrócić. Gdzie my ją budowaliśmy? Chyba tu. Nie ma co czekać 11 tur, za 4 już będzie, bo zbieramy kolejne punkty epoki. 243 na zwykły wiek, 255 na kolejną złotą epokę. No, więc to nie takie proste i tu może Arsenał Wenecki też za turę, chociaż... Tu słusznie zauważyliście byku, tak na 90%, ale chyba tak, bo tych komentarzy było mnóstwo, że nikt więcej raczej nie mógłby sobie pozwolić na arsenał wenecki, bo nikt nie postawił dzielnicy przemysłowej, tak? I to tak trochę uspokoiło z tym naszym działaniem. No dobrze, ale wśród idei być może warto by było już się skierować w stronę na przykład demokracji. A tutaj jest tylko jedna wojskowa. Dobra. Myślę, że będziemy szli kierunek demokracji. Jeszcze patrzę, co tu... A, centrum handlowe. Nic ciekawego. No to przez Chrystusa i tak tutaj przejdziemy. Zastanawiam się jeszcze nad ochroną przyrody, bo mamy naturalistę. Mamy 3 jednostki tutaj do wysłania. Tu będą 2. To bardzo dobrze, że... A szkoda, że tu nam się nie udało. Rozwiń miasto do poziomu 15 mieszkańców. Niewiele zabrakło, no ale gdzieś nam wylew nam to namieszał. Posiadaj w armii 3 korpusy, dzielnica źle atrakcyjności, 3 giełdy. No dobra. Wszystko przed nami. I co wy moglibyście? A to może też kamień. Chociaż tu przydałoby się trochę zasobów luksusowych. Niech pójdą w tym kierunku. Ile mamy pieniędzy? Mamy trochę złota, żeby zakupić coś więcej. Kupimy tu, kupimy tak samo. Tutaj już zboże, zboże będzie można rozwinąć. Myślę, że to zboże się przyda. Tak najbardziej, cyk. Chociaż tu moglibyśmy wyłączyć te skupienie na jedzeniu, tak? O, już tylu budowlańcach zostało. Kabul, a Kabul istnieje. Myślę, że coś tam postawili pod nosem. Wypłyń. No już teraz to pływanie nie będzie takie przyjemne, jak miało miejsce wcześniej. Dobra, cyk, ale tych tutaj fajek tytoniu mamy. Ło, biznes rozkręcimy na tym piękny. Genewa. I powoli, powoli do przodu. Tak się żyje. By Jerozolimę nakręcić na naszą relikię, to może Naska by... A, tu były chyba te rysunki z Naski. Rysunki z Naski. Ale mamy emisariusz. Dobra, coś z tym tematem jeszcze zrobimy. Może pamiętać, że doktrynę trzeba zmienić teraz. I tutaj... Co nam by się przydało? Nie mamy ekipy budowlanej, a szkoda... Obszary mieszkalne są. Starożytne mury. Oj. Oj, chyba trzeba by było powoli nad tym dumać. Jakby ktoś nam wypowiedział wojnę, to mogłoby być różnie. Z drugiej strony to jest sporo miejsca jeszcze, gdzie ekipy budowlane mogłyby się zrealizować, więc mam nadzieję, że nie będzie nam dane żałować tego. Sztokholm. Sztokholm zapełniony. Ekipo... budowlana. Tutaj lećcie na pola, chociaż nie wiem, czy dalej nie będzie brakowało. Połówki punktów. No, ale dobrze, że zauważyliśmy Sztokholm. No i Uppsala, to tu wyszliśmy z opresji. Jest już dobrze. Wszystko w tym temacie. Arsenał Wenecki, Biblioteka Królowej. A, już, no właśnie. Wiedziałem, że coś było do zrobienia. Zmień doktryny. To tu trochę dłużej pomyślę nad tym.
A, albo jeszcze nie pomyślę dłużej, bo musimy wysłać po emisariuszu, ale to chyba nie będzie większego zastanowienia. Tam, gdzie możemy, o, na pewno Wilno, bo nam to się przyda. I może tu Lawenta, bo religijnie też nam się przyda. Dodatkowych dwóch w jednej, w drugiej miejscowości. I teraz możemy zmieniać spokojnie doktryny. No, teoretycznie to zwierzchnictwo można by było wymienić na dodatkowe dwa punkty wpływów, ale jednak te 18 sztuk nauki, kultury, wiary i złota wydaje się być dość dobrą ceną. Jakoś jeszcze bym z tego nie rezygnował, ale powoli, powoli rzeczywiście poszlibyśmy w tym kierunku. Tak sobie myślę, jeżeli chodzi o dziką kartę, no teoretycznie warto wziąć coś tu z tych opcji, na przykład punkty do wielkiego muzyka, tak? To zawsze się wyda i wykorzysta, ale zastanawiam się, czy nie warto by było w czasie, gdy te nasze miejscowości na innych kontynentach są dość słabo rozwinięte, przyspieszyć ich rozwój. Lojalność niekoniecznie nam jest potrzebna, ale te 15% do szybkości rozwoju, czemu by nie? Damy tak, nie wiem też jak z produkcją cudów stoimy, już niewiele chyba nam ich zostało, ale niech to też, najwyżej jakąś ideę wymyślimy tam niebawem, za 6 tur znowu się to zmienia. A tu jest jeszcze, a nie, tak, tu jest jakiś cud, tu jest jakiś cud, no tutaj za turę będzie, zresztą zobaczmy, tak, jak to za turę będzie wyglądało. Bolonia. O, mam nadzieję, że nas zaproszą na jakieś spaghetti. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. Wszystko prawie, bo tu możemy dać awans. I tym samym 5 punktów epoki. Kto, jeśli nie naukowcy, inżynierowie Szwecji, mogli stworzyć Karolan? I kto mógłby się oprzeć ich potędze? No właśnie, a czym... Aha, bo my tutaj zrezygnowaliśmy? Coś mi to nie pasuje. Tworzyliśmy jednostkę pierwotnie. No może nie. Może mieliśmy tu przekształcić. Tak, coś mi tam... No ale w każdym razie 5 punktów epoki do przodu, chociaż nie podoba mi się to, co tutaj widzimy. Wspólnota Wenecka ma w swojej zbrojowni następujący napis. Szczęśliwym jest miasto, które w czasie pokoju myśli o wojnie. No i takim miastem jesteśmy my. Nareszcie nasza marynarka wojenna będzie mogła zaistnieć. Najlepsze romanse rozkwitają w czasie dobrego oblężenia. No proszę, chociaż tutaj akurat mieliśmy mury niedokończone. Tak się teraz zastanawiam. Starożytne mury, bardzo dobrze. Od czegoś trzeba zacząć. Dzielnica portowa. Tutaj cały czas nam te rzeczy wchodzą. No, trochę ermitaż kusi, bo jest wielki artysta i sporo miejsca na dzieła sztuki. Kanał panamski, jest tu możliwość postawienia? O! No tak, faktycznie tu gdzieś mamy jakieś takie przesmyki, tylko czy jest to nam potrzebne? No nie wiem, nie do końca czuję potrzebę stawiania tego, ale z racji, że jest to nowość, no to grzechem by było go nie wybudować. Oczywiście kanał z mostem pomyliłem pierwotnie, jeżeli chodzi o tę budowę. Kanał na lądzie. Może tu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chcesz zbudować kanał panamski. Jak tak na środku? Jeszcze nie do końca wiem jak to działa, dlatego też chętnie bym postawił coś takiego. Dowiedzieć się, sprawdzić. Ach, tu te walki jeszcze trwają, najlepsze. Może problem, czy błąd, że tego apostoła... Chodź kolego, spotkajmy się. O, wysłałem tu na południe. Moment, czy to... Kurczę, nie ta kolejność. Ten miał najpierw... Nie. O! Moment. 110, 110. A gdzie jest ten nasz awans, co dawał? Coś mi nie pasuje w tej walce. Tu jest. A, no właśnie. Ten miał pierwszy uderzyć, a tamten drugi wejść. Dlatego to mnie zmyliło. To kolejność była dość istotna w tej walce, ale cóż, damy radę jeszcze jakoś wyjść z tego. A najważniejsze, żeby ten nasz jeden apostoł, który tu pozostał, zaraz zobaczymy, jak on się tam czuje. Nawróć. Nawrócenie, a to też nawróć. Wybudujcie. No trochę boli, tak? Bo odwrotna kolejność w tej walce była nam bardziej na rękę. Teraz żeby... Ale nie są w stanie chyba nas zabić. Jeszcze to jest najważniejsze, bo jakbyśmy stracili tego apostoła, no to trochę ból w tym ruchu. No tutaj błąd, że nie widać tego awansu od razu, tylko dopiero jak się najedzie, tak? No cóż,
Bywa i tak. Nie możemy kupcem dobić ich. Chyba takich możliwości nam nie dają. No trochę się martwię o życie tego, ale no statystyki nie kłamią, tak? Nic nie powinno się wydarzyć. Jeszcze premię za oskrzydlenie mamy. To tym bardziej. Też przypuszczam, że on raczej będzie starał się uciekać swoim apostołem niż tutaj walczyć. Mamy wszystko? Wygląda na to, że tak. Prawie. No Bolonia, misjonarz, coś tutaj. O, jest nasza religia. Przyda nam się niebawem radar wysłać w kosmos, tak żeby zobaczyć wszystko, tak? No trochę te zasłonięte tereny tak męczą, ale kiedy my będziemy mieli wielkiego artystę? A, już niebawem. Tak z dwie tury i... No, za turę chyba sobie go za... Albo już teraz 218 punktów wiary, bo Maorysi będą pewnie chętni, żeby nam go zabrać sprzed nosa. Będą mieli 220 punktów, więc może... Weźmy za punkty wiary, cyk i od razu Rapa Nui do nas wraca. To są też punkty dyplomatyczne, szybsze, więc myślę, że warto było. I jest wielki artysta. Zaraz znajdziemy dla niego miejsce. Lecimy. Zobaczymy, co to wyjdzie. O! Nie, no to nawet jesteśmy w stanie tam przyprawy jej wysłać za takie bonusy. Przyjmij propozycję. Kto z kim? A tu znowu gdzieś misjonarz rzeczywiście się kręcił. Oj, a jednak, ale chyba żyją. Nie wiem jak, ale żyją, a jednocześnie dzięki temu pokonamy ich apostoła. Samostanowienie to wolność, a z wolności wypływa sprawiedliwość i patriotyzm. I teraz jak rozumiem, bonus do punktów dyplomatycznych. Tylko, czy to się liczy? Tak, liczy się już teraz. Przyspieszona wiedza o locie, bo bałem się, że dopiero... Tu mamy razy dwa punkty przy każdym suzerenie, ale bałem się, że zdobytym dopiero od teraz. Okazuje się, że wcale tak to nie jest. Więc każdy wcześniejszy suzeren jest z nami. Uppsala, no to jakby jesteście takim cudownym miastem. Kurczę, Petra w 7 tur, no ale... No nie ma gdzie tego wykorzystać, tak? Nie byłoby sensu. Bardziej... Może to byśmy stworzyli, tylko przy rzece. Najgorzej, że same fajne pola to by nam zepsuło. A znowu, no to nie jest jakieś takie kulturalne miasto, żeby mocno z tego korzystać. Zbudujmy warsztat, tak? Przemysłówka, w przyszłości nam się to przyda. Teraz tak, pół mieszkania, ale niestety zabrakło. Niestety zabrakło. Dobra, dobijcie tu. Czuję, że relikwie powstaną u naszego kolegi, ale cóż. Czy nie, to nie jest w ogóle dzielnica świątynna? Właściciel Szwecja, bo ja bym ich chętnie wyleczył, tylko tak, dzielnica świątynna. Czy my w Sztokholmie się nie dorobiliśmy? Misjonarz. Być może musi być na swoim polu. Nie, odpoczynek na prawo. Dobra, lecimy tutaj. Tu jest dzielnica, a to jeden pieron, już znalazłem. Wielkie dzieła. Arety. Kurczę, najgorsze, że te wielkie dzieła nigdzie nie mamy możliwości zmieszczenia aż dwóch, więc kolega póki co będzie jak Sir Francis Drake, uśpiony. Oj, ten apostoł nam tu niebezpiecznie podszedł. Idźmy tu, znowu będziemy musieli leczyć naszych. No ale cóż, taka to robota z nimi. Taka to robota, ale jakby zatrudnić gdzieś niedaleko jakiegoś innego apostoła, może udałoby się go pogonić. No jest opcja guru, tak? Też ich jakoś w tym wszystkim wykorzystać. Nie do końca wiem jeszcze, jak z tym guru tam działać, bo problem jest taki, że on ma dość słabe punkty, jeżeli chodzi o walkę teologiczną, ale zyskuje możliwością leczenia, no więc to... No jakoś tam idzie to zdziałać. Cuda. Ale na zasadzie jakoś. A jak dokładnie, to jeszcze nie wiem. Ale no, jeżeli nie wypróbujemy, to się nie przekonamy. Dobra, lecimy po przyprawy kolejne. To jest fajny układ. Ostatni punkt na naszej mapie. Bolonia już wierzy. Bolonia już wierzy. Szedłbym tu na południe, ale boję się, że zaraz apostołowie się zlecą. A trzeba uważać, żeby nie stracić naszego. Bank mieliśmy, tak? Bo nam dalej Big Ben nie pozwolą postawić. No to niech będzie i bank. O, utracono status. Znowu?
czemu Kupę tak mocno stara się o pozyskanie suzerena w tym miejscu? Czy te budynki są naprawdę mu aż tak bardzo potrzebne, jak on tam wygląda z zwycięstwem kulturowym? Krystyna, 201, Kupę. O, 160 w punktach idei. No turystyka tam daleko w plecy, ale może rzeczywiście postawienie tych budynków jest mu mocno na rękę. No turystykę nie musimy się bać, dominacja też wydaje się, że nie, nauka też absolutnie. No religia, no właśnie, Kupę jak tamten, 193. Powoli te punkty religijne, gdzieś tam zbliżamy się do niego, więc nie jest tak źle. Jak siła. Ale widzę, że po takim krótkim czasie rozwijania swoich jednostek militarnych, każdy raczej odpuścił ścieżkę wojenną i zajmują się innymi rzeczami. 32 technologii, 41. Jest dobrze. Jest dobrze, ale tam z tym suzerenem będzie trzeba uważać. O, jak ty możesz daleko pływać. W przeciwieństwie tu do kolegi, który ledwo jedno pole jest w stanie przejść. Co my tu jeszcze mieliśmy? A, Wieża Wolności w planach na ten odcinek. Jeszcze parę. Parę spotkań nas czeka. Co ty masz za awans? Dostępny awans. Szerzenie eliminuje. Otrzymujesz szerzenie, jeśli pierwszy. No, otrzymujesz, jeżeli jednostka na... Nie. Zobaczymy to. Eliminacja wpływów innej religii. Myślę, że no mając tyle tutaj negatywnego wpływu z racji protestantyzmu, no to jest jak znalazł. Dobra, ten niech się wycofa. Nie ma sensu się pchać w okolice wroga, gdy to może nas kosztować sporo życia. No i jeszcze gdzieś tam dumam nad opcją inkwizycji, tak? Skoro ich tylu tu biega. Jakbyśmy chcieli powalczyć z nimi, to jest ekipa do pokonania, jakbyśmy stworzyli jeszcze kilku apostołów. Więc to przemyślenia nawet takiego mocnego. O, bandyci. Właśnie, będąc przy bandytach, przecież tu mieliśmy się ruszyć i zobaczyć, co dziwnego. Taki obóz blachy, trochę się z Tropico kojarzy i lepiankami. Ładnie, Willy. Willy, co to tam by się przydało? No to jest punkt do turystyki też, do takie coś. Powoli obszary mieszkalne będą... A nie, 93. Nie takie powoli, to coś, co jedzenie by nam dało. Może ekipa budowlana, bo widzę, że pól do rozwinięcia jest sporo. O, a za moment będzie Biblioteka Królowej. Startujemy. Leczcie, kolego. Startujemy. Ale tutaj, ale takie niepełne punkty, że im się to opłaca. 5 punktów epoki. W ogóle co tutaj jest? Arsenał Wenecki, 4 punkty. Donatello, 1 punkt. I tu 5 punktów za cud. Coś nas ominęło w tym wszystkim. No dobrze, Karolanie, stańcie sobie tutaj, pomińcie turę, nie ma co dać się klepać przeciwnikowi. A my lecimy powoli z naszą krucjatą. Którędy, panie? To znalazł drogę na skróty. Szerzenie religii, dobra, wy sobie idźcie tu. Co to jest? A, to jest chyba jeden z cudów. Tak. No dobra, idziemy sobie tu, no... U niani, czy kolegi Mali, to tam raczej się nie musimy obawiać jakichś większych problemów. No tych apostołów to polikwidował sobie trochę. No więc nie mamy z kim walczyć. Pierwotnie był plan coś tam zrobić, zdziałać w tym temacie, ale... Dziwne, że tak chętnie w Genewie przetracił to wszystko. Ile mają szerzeń jeszcze? Jedno szerzenie im zostało. I to niech sobie tam chwilowo posiedzą. Dobra, tutaj zaporę budują, to jest dość istotne dla nas. O, a to co to? Zapewnia awanse czy gubernatorów. Wszystkie twoje miasta z gubernatorem znajdują się... O, to byłoby niezłe, tylko nie wiem, czy ktoś już tego nie buduje po drodze. Możemy spróbować, to nie jest aż taki obowiązkowy cud, że koniecznie, żeby on tu powstał za 39 tur, ale no fajnie jakby było, bo mamy trochę tych miast poza naszym kontynentem, więc czemu by nie? Dorzućmy budowniczych tutaj zdecydowanie. I gdzie tam jeszcze coś się pojawiło? O, ta miejscowość, o której zupełnie zapomniałem. Ale nawet dobrze, że nam to ją pokazali, bo zakupilibyśmy pole
10 tur? Kto będzie czekał 10 tur? I trochę luksusu im dodali. Tym bardziej, że im szybciej to wybudujemy, to tym szybciej pieniądze się pojawią w naszej kieszeni. Kto to... A, nie skończyliśmy tematu produkcji. Ze standardowych rzeczy kanaliza niepotrzebna, pomnik... No to jest zawsze lojalność, ten pomnik. A tutaj... Nam się ekipa budowlana przyda. Bo jest dużo głów, tak, które można było rozesłać jakoś po okolicy, ale tak widać, no, te pola są jeszcze nierozwinięte, więc budowniczy jak znalazł. Awansuj. Tu chyba bez większego zastanowienia... A, my już mamy grant. Bo myślałem nad tym, ale okazuje się, że tu już mamy. No to trzeba przemyśleć sprawę. Myślę, że możemy postarać się rozwinąć naszego Wiktora. Tu są fajne rzeczy, jeżeli chodzi o obronę miasta. Dalej martwię się, że no, tam na tych nowych terenach, mimo że mamy wielu przyjaciół w okolicy, może dojść w którymś momencie do walki. Ale będąc przy walce i różnych strategicznych zasobach, dawno nie sprzedaliśmy nikomu naszego towaru, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. O, ktoś tu nie ma złota, to nieważne. Jak rozumiem, druga strona konfliktu, o, trochę więcej tego złota ma, ale może lepiej do Mansy. Mógłby się w końcu pokłócić z Kupę. Tak? Jest tego bliski. Więc spróbujmy coś tu opchnąć. No dobra, wiele za to płacić już nie chcą, ale widać, że robi użytek z żelaza. Co ciekawe, mały błąd w grze, tak? Bo możemy dorzucić węgla i przy 11 sztukach chętnie, ale przy 12 już coś mu nie pasuje, tak? Co za dużo, to niezdrowo. Ale myślę, że... A nie wiem, czy tak może to... O! Myślę, że za tę stówkę i tak tego gromadzimy naprawdę sporo. Nie robimy z tego jeszcze żadnego użytku. A może kolega się dozbroi, ma pieniądze na to i ruszy. Ten Kupę, ja myślę, że to tam, no mimo że z drugiej strony jest jakaś tutaj przyjaźń, taka wstępna, to myślę, że tam... Albo mam nadzieję, że dojdzie w końcu do walki. A my jakiekolwiek tu zasoby będziemy potrzebowali już naprawdę. O! Jak to z tym węglem? To w końcu się dogadaliśmy, czy nie? Nie zauważyłem, co kolega powiedział. Dziwna sprawa, bo sprzedaliśmy mu to, ale chyba nam dorzuciło jeszcze to, co produkujemy w danej turze, więc warto było sprzedać. No, do Kupy nie wysyłam takich towarów, bo może być różnie. Sulejman. O! Ale to gdzieś tam pewnie status suzerena chwycił. Miasto potrzebuje żywności. Trochę to martwi. Ale nie jesteśmy w stanie im zapewnić. Chyba, że... stawilibyśmy się na jedzenie, ale to strasznie mocno zmienia punkty produkcji. Zobaczymy, jak będzie jakaś ekipa budowlana w okolicy, na przykład stąd, no to podeślemy im, dostarczymy. Warto mieć to ostrzeżenie w tym miejscu. Tutaj brakuje obszarów mieszkalnych. Podobnie ekipa by się przydała. No i wzniesienie unikalnej budowli, to mamy, to mamy. To co, mamy jeszcze czas na jedną turę? No musimy mieć, bo wieża wolności powstaje w niej. Chodźcie się leczyć, możecie, możecie. Tu, u portowej stanie bramy, potężna kobieta z pochodnią w dłoni, a światło jej... to piorun schwytany. No i jak pięknie, mamy nasze pierwsze punkty dyplomatyczne. Kurczę, jak dojdziemy do epoki tam, czy tych wszystkich elektrowni prądu i tak dalej, to można by było włączyć cykl dobowy, bo nocą wygląda całkiem nieźle. Nie należy jednak spekulować, póki wydarzeń nie potwierdzi balistyka. No dobrze, działa Polowe i inni tam. Co ciekawe, wydawało mi się, że nasz kolega Mali, chociaż jeszcze teraz nie jest w stanie za wiele zrobić, ale zatrudnił wielkiego proroka. Tak. Krystyna Sulejman, ale moment. Cywilizacja 1 na 5, 1 na 5, 1 na 5, ale kolegi Mali tutaj nie widać. Być może pojawi się niebawem nowa religia na tych terenach. No a my będziemy mieli nowe problemy. Powoli trzeba by było robić szpiega, gdzieś ermitaż wybudować i tak dalej, ale tym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku, a w tym jeszcze zobaczmy, tak, zwycięstwo dyplomatyczne 2 na 10. Tak, ocena naszych tutaj przygód.
Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!